najważniejszy temat Pisma Świętego. Samo Pismo Święte, Biblia, jest księgą naprawdę unikalną. Jej historia sięga 3,5 tysiąca lat. Nie ma drugiej tak starej księgi. Przy tym, kiedy badacze porównują te najstarsze z tymi dzisiejszymi, te przepisywane, chociaż wiele kontrowersji, możemy stwierdzić, że ta księga i ta wersja, którą mamy, jest niezmienioną. Jest naprawdę księgą, która przetrwała te wszystkie wieki. Pomimo wielu prześladowań, pomimo tego, że ta księga i ludzie, którzy byli związani z tą księgą, ginęli i na stosach, i w więzieniach, i właściwie do dzisiaj, nieraz sam spotykam się, ludzie wierzą dzisiaj w takie różne historie, w bajki wierzą, ale kiedy ktoś powie, że ja wierzę w Biblię, jestem chrześcijaninem, to zaraz spada taka fala krytyki i jakiejś nienawiści, skąd to się bierze. I to samo z Pismem Świętym. Gdziekolwiek pojawiali się ludzie, którzy przytaczali tą księgę i jej nauki, mogli liczyć na to, że będą cierpieć prześladowania. Księga kontrowersyjna, księga, która zawsze wywoływała tak wiele emocji i dyskusji, a przy tym najpopularniejsza. Do dzisiaj jest bestsellerem na całym świecie, przetłumaczona na ponad 1000 języków i mam na myśli Nowy Testament, stary na troszeczkę mniej, ale jest to księga najbardziej popularna na całym świecie. Każdego roku sprzedawanych jest około 150 milionów egzemplarzy. Nie ma takiej drugiej księgi, a przy tym zmienia życie ludzi. Ktokolwiek zacznie czytać tę księgę, nie pozostanie taki sam. Można ją wziąć tak po prostu i zacząć czytać. Na zasadzie nawet testu. Sprawdźmy, co się stanie. I ja Państwa też zachęcam do tego. Ja jestem tego przykładem. Nie rozumiejąc zbyt wiele, czytając ją, chodząc z nią bez przerwy i gdziekolwiek, ta księga zaczęła zmieniać moje życie, kiedy kiedyś byłem łobuzem. A dzisiaj stoję przed Państwem i mogę opowiadać o tej księdze, która, ja jestem tego dowodem, zmienia życie ludzi i zmieniła życie milionów ludzi. I wierzę, że również Państwo znaleźliście się tutaj właśnie ze względu na lekturę tej księgi. Ileż tematów porusza, takich ekscytujących, elektryzujących, no oczywiście teologiczne tematy. Pismo Święte od samego początku mówi o Panu Bogu. Nie udowadnia, że Pan Bóg istnieje, tylko zaczyna się słowami: na początku Bóg stworzył. Tak. A później mamy proroctwa fascynujące, bo my jako ludzie chcielibyśmy wiedzieć, jak to będzie i czy ktoś zna przyszłość. Pismo Święte mówi o tym, że jest taki ktoś. I to właśnie Pan Bóg, który stworzył ten świat, który stworzył nas i jest autorem tej księgi. Ta księga mówi o historii, wielokrotnie kwestionowana, ale później okazywało się, że kiedy archeolodzy kopali głębiej i głębiej, jednak Biblia miała rację. Inne książki należało gdzieś odrzucić, uznać za książki z błędami, a Pismo Święte jest księgą, która ma niezwykły również historyczny i geograficzny autorytet. Mówi o sprawach zdrowia i choć napisana, tak jak mówiłem, o księgach Mojżesza, około 3,5 tysiąca lat temu, nawet mówiąc o sprawach zdrowia, okazuje się, że dzisiejsze odkrycia potwierdzają to, co zalecało Pismo Święte. Dlatego naród wybrany, naród izraelski, jest takim zdrowym i mądrym narodem, bo stosował te zasady dotyczące zdrowia. Finanse, i o tym mówi Pismo Święte. Nieraz nam się tak wydaje, o tutaj Pismo Święte to tylko o sprawach nieba, o aniołach, ale nie, Pismo Święte bardzo dużo mówi o finansach, o tym, w jaki sposób między sobą załatwiać sprawy finansowe, że oczywiście trzeba być i uczciwym, mówi o sprawach i lichwy, i wielu innych zagadnieniach, które związane są z naszym życiem, o oszczędzaniu, o pomaganiu sobie nawzajem. To są tematy, które pochodzą z Pisma Świętego. Mówi Pismo Święte o psychologii, o przebaczeniu, o tym, jakie powinniśmy mieć relacje z sobą. Mówi nawet o wychowaniu dzieci i o tym, jak żyć z ludźmi, którzy są wokół nas. To wszystko tematy, a pewnie wiele więcej, które można by wyróżnić z Pisma Świętego. No i który z nich mógłby być tym najważniejszym? Każdego z nas będą interesowały może trochę inne. No powiemy, to na pewno te duchowe tematy będą tymi najważniejszymi. A jakie tutaj możemy wyróżnić? No możemy mówić o Bożym Prawie, o Dekalogu.
No przecież to jest konstytucja całego wszechświata, temat tak istotny. Możemy też mówić o pochodzeniu człowieka, skąd człowiek się wziął, dlaczego, jaki był cel stworzenia, po co jesteśmy, to też bardzo ważne pytania. I jestem pewien, że za każdym kolejnym z tych tematów zawsze u kogoś pojawi się myśl, o tak, to ten mnie interesuje, to ten jest moim ulubionym, moim najważniejszym. A co się dzieje, kiedy umieramy? Czy to nie jest ważne? I Pismo Święte też o tym mówi. A co z aniołami, demonami? Pismo Święte i o tym mówi, skąd się wzięli i co się dzieje poza tą kurtyną, której my nie widzimy. To też ważne tematy. Dlaczego jest tyle zła, cierpienia, nieszczęść? I Pismo Święte na ten temat też odpowiada. A co to jest grzech? Skąd on się wziął? Dlaczego my znaleźliśmy się na takiej planecie zbuntowanej? Dlaczego tyle krwi w Piśmie Świętym, tyle przemocy, tyle cierpienia, te wszystkie zwierzęta, ta świątynia? I ona też jest pewnym istotnym elementem, tematem, który pojawia się w Piśmie Świętym. Ale co będzie tym najważniejszym tematem Pisma Świętego? I zanim rozpocznę, to od razu powiem, a później będę po kolei udowadniał i pokazywał, że jest to temat najważniejszy. Według mnie najważniejszym tematem Pisma Świętego jest oczywiście osoba Pana Jezusa. Mimo że możemy odnieść takie wrażenie, przecież Nowy Testament to jest przynajmniej 2 albo nawet 3 razy mniejszy niż Stary Testament. I Pan Jezus pojawia się tylko w Nowym Testamencie. No to zapewne powinien być jakiś inny temat, który przenika całe Pismo Święte i zaczyna się od początku i możemy znaleźć go we wszystkich księgach Pisma Świętego. Ale ja chciałbym właśnie Państwu powiedzieć, że ta osoba, ten Jezus, którego znają wszyscy w Polsce i zdecydowana większość świata, jest najważniejszym tematem całego Pisma Świętego. Dlaczego często przychodzą nam na myśl inne tematy, które są najważniejsze? Być może rozmawiamy z innymi ludźmi, zastanawiając się, co tak naprawdę w tej religii będzie najważniejsze. Co mamy robić? Jak mamy żyć? Jak to jest w tym niebie? I tak wiele tematów, a w tym wszystkim pomijamy ten temat najważniejszy, temat osoby Pana Jezusa. Kiedy otwieramy Nowy Testament, to zaczyna się on historią narodzenia Pana Jezusa. I widzimy wtedy małe dziecko, które zostało urodzone, położone do żłobu i wtedy pojawiają się pasterze, pojawiają się królowie. Nawet w naszej kulturze często spotkamy się z szopką bożonarodzeniową i tam też mamy i zwierzątka, i jest sianko. I w ten sposób ta osoba Pana Jezusa zaczyna nam się kojarzyć z kimś małym i słabym, z kimś, kto urodził się i trzeba mu zmieniać pieluszki i śpiewamy o tym. Nawet jakieś pieśni pojawiają się w kościołach, prawda? Kolędy o zmienianiu pieluszek Panu Jezusowi. Kim jest ten Jezus? Czy On może mi pomóc? Takie małe dziecko, które leży gdzieś tam w żłobie? Przecież to my Jemu musimy pomagać. To do Niego przychodzą królowie, żeby Mu coś dać, bo On nic nie ma. A drugi moment, który tak często akcentujemy i nawet jak Państwo zwrócicie uwagę, to są 2 najważniejsze święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego. Są święta Bożego Narodzenia i święta wielkanocne. To drugie święto nawiązuje do momentu śmierci, ukrzyżowania Pana Jezusa i Jego zmartwychwstania. I to jest ten drugi moment, w którym najczęściej widzimy Pana Jezusa. Pan Jezus, który dopiero co został przybity do krzyża i umarł. I widzimy, gdziekolwiek patrząc na krzyże i te wielkie awantury o krzyż w Sejmie, krzyż w szkole i w wielu, wielu miejscach. Czy powinien, czy nie powinien wisieć, ale kiedy człowiek spojrzy na ten krzyż, to widzi człowieka, który umarł, który wisi na tym krzyżu i na tak wielu krzyżach Pan Jezus wciąż wisi i jest nieżywy. A tymczasem przecież On żyje, przecież On zmartwychwstał. I zobaczmy, te 2 momenty. Najpierw Pan Jezus jest mały, dopiero co urodzony, a drugi moment to Pan Jezus, który wisi na krzyżu z powodu naszych grzechów,
Jest to tak ważny moment, ale on właśnie umarł. I znowu człowiek sobie myśli, co ten Bóg może dla mnie zrobić? Przecież on umarł. Jeden jest mały, a drugi umarł. I nagle tracimy z naszych oczu tego Jezusa, jakim on naprawdę jest i kim on naprawdę jest. I tracimy z oczu to, że on pojawia się na przestrzeni całego Pisma Świętego, na przestrzeni całej historii. On jest od samego początku, ale nawet jeszcze wcześniej i pojawia się w każdym momencie. A w pewnym momencie historii coś, co jest dla nas niewyobrażalne, coś, co nie mieści się w naszych głowach, coś, nad czym aniołowie się zastanawiają, coś, co w Piśmie Świętym zostało nazwane tajemnicą pobożności. Nagle ten Bóg, potężny Bóg, znika gdzieś tam z nieba i pojawia się na ziemi. I wszyscy się pytają, gdzie On jest? Gdzie On jest? Przecież był tutaj. A ktoś mówi, On jest tam, na ziemi. Tam ta kobieta, Maria, ona nosi Go w swoim łonie. A później rodzi się i wszyscy zastanawiają się, czy to jest ten, którego my znaliśmy wcześniej? Jeżeli to, co teraz mówię, jest dla Państwa zastanawiające, jak to? On był wcześniej, ale przecież urodził się dopiero na ziemi. Więc jak to? Kim jest ten Jezus? Zobaczmy kilka fragmentów Pisma Świętego, takich, które mówią na ten temat w sposób bardzo bezpośredni, które wzbudzały wiele kontrowersji, ale pokazują nam, kim jest ten Jezus. Ewangelia Jana, 1 rozdział. Czytamy tam takie słowa. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. To Słowo, my często czytając ten fragment mówimy, a Słowo to Słowo takie, jakie my wypowiadamy. Nie, to był termin, który adresat tamtych czasów dokładnie rozumiał. To Słowo to Bóg, który stworzył świat. To Bóg, który był na samym początku. To Bóg, który jest przyczyną wszystkiego. Autor Ewangelii Jana, Jan, apostoł, mówi, tym Słowem jest Jezus, ten Jezus, który przyszedł na świat. To On wszystko stworzył. To Słowo stało się ciałem i zamieszkało pomiędzy nami. On tu był, ten, który wszystko stworzył. Zobaczmy kolejne fragmenty. Ewangelia Jana, znowu. To niezwykła Ewangelia, która zwraca taką wielką uwagę na to, kim był Pan Jezus. 8 rozdział. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Pan Jezus mówi do ludzi, z którymi rozmawia, zanim Abraham był na tym świecie, to ja już istniałem. Pan Jezus pokazuje swoim rozmówcom, kim On jest. Wszyscy czekali na Mesjasza, wiedzieli, że jest kimś wyjątkowym. Niewielu wiedziało, że ten Mesjasz, który ma przyjść, to sam Bóg. Kolejny fragment, znowu Ewangelia Jana, 6 rozdział. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. To jest piękna wiadomość dla każdego z nas. Pan Jezus mówi, każdy, kto do mnie przychodzi, nikogo nie wyrzucę, nie odrzucę. Każdego chętnie przyjmę. I mówi, zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Zstąpiłem bowiem z nieba. On istniał wcześniej. On był tym, który wszystko stworzył. On jest tym niezwykłym Bogiem Stwórcą, który przychodzi na świat jako małe dziecko. Ale to nie jest początek Jego istnienia. On istniał od zawsze. Jeżeli tak, to poszukajmy Go na kartach Starego Testamentu. Jaki Bóg pojawia się na kartach Starego Testamentu?
Znajdziemy tam Boga, który przedstawia się imieniem, którego tak naprawdę nie wiemy, jak wypowiadać, jak wymawiać. Cztery hebrajskie litery: JHWH. Ten Bóg spotyka Mojżesza. Czytamy tą historię w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale. Mojżesz zaś rzekł Bogu: oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela: jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: tak powiesz Izraelitom: Jahwe, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Co znaczy to imię? To jest bardzo interesujące. Mamy tutaj trzy hebrajskie słowa: był, jest i będzie. I choć te litery są do siebie tak bardzo podobne, każde z tych słów brzmi bardzo podobnie do tego, czy inaczej wygląda, bo nie wiemy do końca, jak brzmi to imię Boga. Natomiast każde z tych słów, był, jest i będzie, zawiera te litery, które zawiera imię Boga. I ja to sobie tak obrazowo tłumaczę, jakby te wszystkie słowa był, jest i będzie wrzucić do miksera i zmiksować, to wyjdzie nam właśnie to imię Boga. I ktoś zaproponował takie ciekawe tłumaczenie: będący. Bo Bóg jest jedynym, który był, który jest i który będzie. My tylko się na chwilę pojawiamy, a On zawsze był, jest i zawsze będzie. I to imię było o tyle wyjątkowe. Miało każdemu powiedzieć: Bóg jest tym, który istnieje od zawsze. To ja, Bóg mówi, jestem, który jestem. Zawsze jestem. Nie wymawiano tego imienia, żeby go z jednej strony nie profanować, nie powiedzieć innym, żeby nie dotarło do pogan, żeby przypadkiem może oni nie wzywali tego imienia do jakichś liturgicznych, magicznych swoich działań, albo też, żeby nie pokazać Boga jako jednego z innych bogów, bo jeżeli ten Bóg ma imię, to może inni bogowie też mają jakieś imiona. I sobie tylko jeszcze znanych powodów przestali wymawiać to imię Boga i stąd my nie wiemy, jak do końca należy powiedzieć, jak będzie właściwie. Ale możemy być pewnymi, że to imię pojawia się w Starym Testamencie około 6000 razy. Są różne propozycje wymówienia tego imienia. Niektórzy mówią, że to Jehowa, inni mówią Jahowa, inni mówią Jahwe. I tak jak Państwo widzicie tutaj, tych propozycji wymawiania tego imienia są dziesiątki. Ja osobiście skłaniam się raczej do tej wersji Jahwe. Znaleziono w pewnym miejscu pisma greckie, które mają samogłoski, bo hebrajski alfabet nie ma samogłosek, same spółgłoski. I w tym był problem. Były spółgłoski, nie wiedziano, jakie samogłoski włożyć pomiędzy. Znaleziono pewne pisma greckie, które miały transkrypcję tego imienia i brzmiało ono w formie zbliżonej do wersji Jahwe. Ale nie o to chodzi, żeby z kimkolwiek się sprzeczać, jak wymawiać. Dobrze jest wiedzieć, że Pan Bóg jest tym, który zawsze był, który jest i który będzie. Ale czy ten Bóg Starego Testamentu ma coś wspólnego z Jezusem, tym, który pojawia się w Nowym Testamencie, który był na tym świecie przez 33 lata? Taki krótki czas. A przecież Bóg jest tym, który zawsze był, który jest i który zawsze będzie. Chciałbym Państwu pokazać pewne zestawienie tekstów Starego i Nowego Testamentu, które w niezwykły sposób pokażą, kim jest ten, którego my znamy pod imieniem Jezus. Zresztą samo to imię też jest bardzo interesujące. Imię Jezus, czyli Jehoszua, znaczy Jahwe zbawi. To też w nawiązaniu do wczorajszego wykładu, gdzie mówiłem o zbawieniu, bo my często próbujemy sobie jakoś zasłużyć, coś zrobić, Panu Bogu coś udowodnić, pokazać, przekonać, a tymczasem nawet imię
Jezus mówi, Jahwe zbawi. Tylko On potrafi zbawić. My nie potrafimy siebie zbawić. My możemy to zbawienie przyjąć od Niego. Zobaczmy kilka porównań. Księga Izajasza, 40 rozdział. Będę czytał w przekładzie Biblii Tysiąclecia z drugiego wydania tej Biblii, gdzie możemy znaleźć w każdym miejscu, gdzie w oryginale pojawia się to imię Boga, JHWH, pojawia się tłumaczenie czy przybliżona transkrypcja tego imienia jako Jahwe. 40 rozdział, wiersz 3. Głos się rozlega. Drogę dla Jahwe przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Jest to wezwanie Starego Testamentu, które pojawia się również w Nowym Testamencie. Prorok Jan Chrzciciel, który przez Pana Jezusa został nazwany największym prorokiem, chociaż żadnego spektakularnego cudu nie uczynił, ale to on był tym, który przygotowywał drogę dla tego, który miał przyjść. I Jan Chrzciciel, kiedy został zapytany przez uczonych w piśmie, kim jest, czy jest Mesjaszem, odpowiedział tak. Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. W Starym Testamencie było powiedziane, ten, który przyjdzie, będzie przygotowywał drogę dla Jahwe. A ten, który pojawia się w Nowym Testamencie, Jan Chrzciciel, mówi, ja przygotowuję drogę dla tego, który ma przyjść. A przyszedł za chwilę i ten, kogo on zapowiadał, to Jezus. Kolejny fragment, Księga Izajasza, 40 rozdział, wiersz 30. Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Jahwe to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. Jahwe to Bóg stwórca. Inny fragment ze Starego Testamentu, Księga Izajasza, 44 rozdział. Tak, mówi Jahwe, Twój Odkupiciel, Twórca Twój jeszcze w łonie Matki. Jam jest Jahwe, uczyniłem wszystko. Sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię, a któż był ze mną? To Bóg Starego Testamentu. I jeszcze jeden fragment z Księgi Izajasza. To ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka. Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom. A Nowy Testament co na to odpowiada? Kto stworzył to wszystko? Fragment, który już czytaliśmy z Ewangelii Jana, tam z pierwszego rozdziału. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. To Jezus jest tym, który stworzył wszystko. Znajdujemy to potwierdzenie również w listach apostoła Pawła. Niezwykłe jest to porównanie Boga Starego Testamentu z tym Jezusem, którego my znamy, a na którego patrzymy nieraz jako jakiegoś mniejszego. Kolejne porównanie. Najpierw Księga Izajasza, 42 rozdział. Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu, ani czci mojej bożkom. Bóg Starego Testamentu mówi, chwała należy się tylko mnie jako Stwórcy i Bogu. I nie dlatego, że Pan Bóg mówi, więcej tutaj, więcej mi się kłaniajcie, więcej mi mówcie miłych słów, bo tego potrzebuję. Nie, ale On jest jedynym, który jest godzien tej czci. I tak jak rodzice oczekują, że dzieci będą im posłuszne, a nie pójdą do sąsiada i nie powiedzą, ty jesteś moim ojcem, tak samo i Pan Bóg, tylko On zasługuje na to, żeby przyjmować chwałę od swoich dzieci, od swoich stworzeń. Odpowiedź na to, czy Pan Bóg jest gotów się podzielić z kimś chwałą? Zobaczmy, kilka fragmentów Nowego Testamentu. Najpierw Ewangelia Jana, 17 rozdział. Pan Jezus w swojej modlitwie, arcykapłańskiej modlitwie, mówi takie słowa. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Pan Jezus mówi, zanim świat powstał, to ja byłem tam, gdzieś w Bożym Królestwie, i miałem chwałę taką, jaką miał Ojciec. Kilka dalszych fragmentów. Znowu Ewangelia Jana. Moment
pojmania Pana Jezusa, tam w ogrodzie Getsemane, gdzie Pan Jezus się modlił, gdzie byli uczniowie, tam pojawia się Judasz razem ze sługami. Jak czytamy, Judasz wtedy wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami, z pochodniami i z orężem. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co na nim przyjść miało, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. A stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. I to nie było jakieś cyniczne oddanie pokłonu, jakieś żarty. Nie, jak oni usłyszeli, kiedy Jezus mówi, ja jestem, to było to samo, co usłyszał Mojżesz. To padli na ziemię. Coś ich powaliło, ktoś ich powalił. Majestat Boga, przed którym stanęli, powalił ich na ziemię. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie, a oni odpowiedzieli Jezusa Nazareńskiego, odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem. Nawet samo to, że Pan Jezus używa tego tytułu. I drugą sprawą, która w tym fragmencie jest istotna, ci ludzie padają na ziemię i oddają Mu pokłon. A przecież Bóg Starego Testamentu mówił, nikomu nie oddam mojej chwały, tylko mnie należą się pokłony, tylko mnie należy się cześć i chwała. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem chwaląc Boga i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Przychodzi człowiek i pada na twarz przed Jezusem, dziękując Mu. Jezus mówi, przyszedł, oddał chwałę Bogu. Nieraz się tak możemy zastanowić, a może to było takie kulturalne, tak paść przed kimś na twarz i tak podziękować, tak solidnie podziękować. Zobaczmy, co dzieje się, kiedy ludzie padają na twarz przed aniołem. Czy aniołowie są potężniejsi od nas? No pewnie, że są. Czy mamy im za co dziękować? O pewnie. Ratują nas z wielu opresji. A ta sytuacja, o której teraz będziemy czytać, to moment, kiedy Jan, apostoł Jan, będąc na wyspie Patmos, tam, kiedy miał kolejne wizje, był pewien anioł, który spotykał się z nim najczęściej. I dziękując i niejako chcąc wywyższyć tego anioła, który przecież jest świętym, który stoi przed Bogiem, pada na twarz. I może przeczytajmy ten fragment, 22 rozdział Księgi Objawienia. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. To mówi anioł, tylko Bogu należy się pokłon. Żadnemu człowiekowi? Był taki moment w dziejach apostolskich. Apostołowie poszli do kolejnego miasta, czynili cuda i ludzie zaczęli im jakieś ofiary składać i powiedzieli, jeden to Zeus, drugi Hermes. A oni mówią, nie, 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 my tylko zwykłymi ludźmi jesteśmy. To Bogu się należy chwała. Podobnie w tej historii z aniołem. Ale spójrzmy i przyjrzyjmy się tym wszystkim momentom, kiedy ludzie przychodzą do Jezusa i oddają Mu pokłon. Anioł powiedział, nikomu się nie należy chwała i pokłon i cześć, tylko samemu Bogu. Jezus nie zabrania oddawać sobie pokłonu. Mimo, że się Go nie domaga w ten sposób, jak król i władca tej ziemi nieraz potrafi to czynić, jak ludzie, którzy mówią, mów mi więcej takich miłych słów. Nie, nie taki jest Jezus. Zobaczmy kolejne fragmenty, gdzie ludzie padają przed Jezusem, składają Mu pokłon. Księga Objawienia, 1 rozdział. Toteż, gdy Go ujrzałem, padłem do nóg Jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Jan w wizji zobaczył potężnego, zmartwychwstałego Jezusa i padł na twarz. Mówi, to już to sam Bóg. Nie wiedział, kto to do końca jest, ale ta postać podchodzi,
kładzie rękę i mówi: nie bój się, to ja jestem, byłem umarły, ale żyję. No kto był umarły, a żyje? Tylko Jezus. Pada nad nim i oddaje pokłon Bogu. Księga Objawienia, 5 rozdział. Znowu Jan w wizji opisuje to, co zobaczył. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Kto jest tym barankiem, który tam w niebie się znajduje i któremu całe niebo i wszystkie istoty oddają pokłon? Pamiętajmy, jak Bóg Starego Testamentu, Bóg Jahwe, mówi: z nikim nie będę się dzielił chwałą, bo tylko ja jako Stwórca mogę tą chwałę przyjmować. Jezus, ten, który był umarły, a ożył, ten, który jest barankiem, On przyjmuje chwałę od ludzi i pokłony, dlatego że On może przyjmować tą chwałę, bo jest Bogiem. Księga Powtórzonego Prawa, 5 Księga Mojżesza. Kolejne porównanie. Gdyż głosić chce imię Jahwe, uznajcie wielkość Boga naszego, On skałą, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne. On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy. Jahwe mówi: ja jestem skałą. Kiedy spojrzymy na Nowy Testament, tam w liście do Koryntian apostoł święty Paweł napisał tak: i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Mimo że ten fragment wydaje się może mało zrozumiały, w tych słowach nawiązuje do wydarzeń, kiedy naród izraelski chodził po pustyni. Proszę Państwa, będąc na pustyni, to nawet mając trochę wody z sobą, to człowiek drży, jak przeżyje za chwilę. A tam był cały naród, 2 miliony ludzi, którzy wyszli z Egiptu bez żadnej technologii i byli tam przez 40 lat, a Pan Bóg zaopatrywał ich w jedzenie i w wodę. Skąd ta woda się brała na pustyni? Znajdujemy historię w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz podchodzi do skały i uderza tą skałę, a z tej skały wypływa woda. I apostoł Paweł tak obrazowo tłumaczy: skałą tą był Chrystus. To Chrystus jest tym, który, tak jak w rozmowie z Samarytanką mówi: ja dam ci wody, która naprawdę ugasi twoje pragnienie. Bóg Starego Testamentu nazywa siebie skałą, Nowy Testament mówi o Jezusie jako o skale. Kolejne porównanie. Bardzo krótkie i bardzo piękne. Psalm 23, najbardziej znany psalm. Brzmi tak: Jahwe jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Jahwe jest pasterzem. A kto jest pasterzem w Nowym Testamencie? Już wiecie Państwo. Ewangelia Jana, 10 rozdział. Pan Jezus mówi: ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Kiedy ludzie słuchali tych słów Pana Jezusa, zgrzytali zębami jedni, a drudzy rozumieli, co chce powiedzieć. I byli ci, którzy wierzyli, byli ci, którzy byli gotowi iść za Nim. Kolejne porównania. Kim jest ten, który przyszedł? Księga Izajasza, 44 rozdział. Tak mówi Jahwe, Król Izraela i Odkupiciel Jego. Jahwe zastępów, ja jestem pierwszy i ja ostatni i nie ma poza mną Boga. A Nowy Testament tutaj był Jahwe, który mówi: ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni. Nowy Testament. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Pan Jezus, który pojawia się w wizji apostoła Jana, mówi: ja jestem pierwszy i ostatni. To nie jedyne miejsce.
kolejnym rozdziale, a do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Tylko Jezus jest tym, który był umarły, a ożył. I On jest pierwszy i ostatni. I to jeszcze nie koniec. Księga Objawienia, 22 rozdział. Oto przyjdę wkrótce. Kto przyjdzie wkrótce? Jezus przyjdzie wkrótce. A zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Bóg Starego Testamentu, Bóg Jahwe mówił, ja jestem pierwszy i ostatni. W Nowym Testamencie te słowa odniesione są do Jezusa. Znowu kolejne porównanie. Księga Izajasza, 45 rozdział. Ja jestem Jahwe i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Bóg Jahwe mówi, tylko ja jestem. Inny fragment z Księgi Izajasza, 44 rozdziału. Nie lękajcie się, ani nie przerażajcie. Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami. Czy jest jaki Bóg oprócz mnie, albo inna skała? Ja nie znam takiego. To mówi Bóg Jahwe. Jeszcze jeden bardzo ciekawy fragment, który brzmi tak. Księga Izajasza, 43 rozdział. Wy jesteście moimi świadkami, wyrocznia Jahwe, i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć mi oraz zrozumieć, że tylko ja istnieję. Boga utworzonego przede mną nie było, ani po mnie nie będzie. Niektórzy ludzie próbują powiedzieć, Jezus jest jakimś mniejszym Bogiem, stworzonym kiedyś tam w historii. Nie. Ten fragment mówi, nie da się stworzyć Boga. Bóg istnieje od zawsze. Nie ma ani początku, ani końca. Jest pierwszy i ostatni. To dla nas takie niezwykłe pomyśleć o tym, że ten Jezus, który był na tym świecie, że to jest Bóg, który przyszedł tutaj do nas, ale On właśnie jest Nim. Ewangelia Jana, 10 rozdział, Pan Jezus mówi tak, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak jak ten fragment ze Starego Testamentu, Bóg Jahwe mówił, nie ma innego. Żydzi znowu naznosili kamieni, aby Go ukamionować. Odrzekł im Jezus, ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego, za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc, nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. No bo kto może powiedzieć, ja i Ojciec jedno jesteśmy? Ktoś, kto tak mówi, mówi, ja jestem jak Bóg. Nikt inny nie może tego powiedzieć, tylko Jezus. Kolejne i ostatnie już z tej serii porównań. Księga Izajasza, 43 rozdział. Albowiem ja jestem Jahwe, Twój Bóg, Święty Izraela, Twój Zbawca. Daję Egipt jako Twój okup, Kusz i Sabę w zamian za Ciebie. Ja, Jahwe, tylko ja istnieję i poza mną nie ma żadnego Zbawcy. Bóg Jahwe mówi, tylko ja jestem Zbawcą. Nie ma nikogo innego. Ja jestem Zbawicielem. Inny fragment, niezwykły, z 63 rozdziału Księgi Izajasza. To nie jakiś wysłannik lub anioł, lecz jego oblicze ich wybawiło. W miłości swej i łaskawości on sam ich wykupił. On wziął ich na siebie i nosił przez wszystkie dni przeszłości. Nie jakiś anioł, nie jakiś mniejszy. Księga Dziejów Apostolskich. Szukając odpowiedzi na to, kto jest Zbawicielem. Stary Testament mówił, tylko Jahwe jest Zbawicielem. W przemowie apostoł mówi tak. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa, Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Tylko w imieniu Jezusa.
I kolejny raz, i gdyby to był tylko jeden przykład, jedno porównanie, to moglibyśmy powiedzieć to jakiś przypadek. Ale jest tutaj cała długa seria tych porównań. Ten, którego my znamy jako Jezus, on jest tym, który był również w Starym Testamencie, tym, który prowadził Izraela, tym, który był od samego początku. I on, Stwórca całego Wszechświata, przychodzi w pewnym momencie historii na tą ziemię. W pewnej rozmowie Pan Jezus mówi do uczonych w Piśmie. Jest to fragment z Ewangelii Jana, 5 rozdziału. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Nieraz ludzie biorą Pismo Święte jak jakąś magiczną księgę, gdzie jest recepta. Trochę tego, to zrób, tam pójdź i szczyptę jeszcze czegoś dodaj i nagle będzie jakiś fajerwerk i później znajdziemy się w niebie. A Pan Jezus mówi, nie, ta księga, którą studiujecie, którą badacie, ona od samego początku składa świadectwo o mnie. Ona mówi o mnie. Dlaczego Pan Jezus przyszedł na świat? Po pierwsze, dlatego, żeby umrzeć za nas. My jako grzesznicy, my jako ci, którzy odłączyliśmy się od Boga, który jest źródłem życia, buntownicy, powinniśmy zginąć. Ale wtedy pojawia się ktoś, i to nie mógł być ktoś jakiś mniejszy, jakiś anioł, jakiś tam wysłannik. Nie. To mógł przyjść tylko ten, który nas stworzył. A kiedy On umarł, to razem z Nim i my umarliśmy jako stworzenie. To jest ta zamiana, o której wczoraj mówiłem. My, winni, otrzymujemy to, na co zasłużył Jezus. A On, niewinny, sprawiedliwy i doskonały, otrzymał to, na co my zasłużyliśmy. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 wiersz. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Ktoś musiał zapłacić za grzechy. Gdybyśmy my zapłacili za swoje grzechy, to byśmy po prostu musieli umrzeć. Dlatego przyszedł ktoś, kto mógł zapłacić. I to był nasz Stwórca. I On umarł zamiast nas, żebyśmy my mogli żyć. To przy okazji pokazuje, jaką wartość w oczach nieba ma człowiek. Jak bardzo ten Bóg jest zakochany w człowieku. I drugi powód, który jest dla mnie bardzo szczególny, wyjątkowy i ważny, dlaczego przyszedł Pan Jezus. Przyszedł po to, żeby pokazać nam, jaki jest Bóg. Bo przez wszystkie wieki ludzie żyli w kłamstwie. A diabeł te kłamstwa jeszcze bardziej propaguje, podsyca i pokazuje nam karykaturę Boga. A Jezus przyszedł pokazać, jaki naprawdę jest Bóg. Ludzie zawsze myślą, Bóg jest mściwy, groźny i tylko zrzuca na nas cegłówki z nieba i podkłada nam nogę i czeka, żeby się z nami rozliczyć. I zsyła choroby, nieszczęścia. A na cmentarzach widzimy napisy na nagrobkach. Bóg tak chciał. Nie, Bóg tak nie chciał. Czego chciał Bóg? Jeżeli chcemy się dowiedzieć, czego chciał Bóg, to popatrzmy na życie Pana Jezusa. Wtedy dowiemy się, czego chciał Bóg. Niezwykły fragment, który też świadczy o tym, właśnie kim jest Pan Jezus i po co przyszedł. Fragment z Ewangelii Jana, z 14 rozdziału. Rzekł mu Filip, jeden z uczniów. Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Gdyby ktokolwiek z ludzi, z aniołów to powiedział, to byłoby bluźnierstwo. Ale Jezus mógł tak powiedzieć, bo On przyszedł, żeby swoim życiem pokazać, jaki jest Ojciec. On w tych słowach mówi, kiedy na mnie patrzycie, na to, co ja robię, na to, co mówię, jak traktuję człowieka, to właśnie taki jest Bóg. Przyszedł po to, żeby pokazać nam charakter Boga, żeby odczarować te wszystkie kłamstwa, które diabeł powiedział o Bogu. Jaki to Bóg jest, groźny. Jak bardzo czeka, żeby się z nami rozliczyć. Fragment z Ewangelii Jana z 1 rozdziału. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Ten jednorodzony
to jedyny w swoim rodzaju. Monogenes. Nie chodzi o to, że on został gdzieś tam zrodzony, stworzony, poczęty. Czytaliśmy fragment z Księgi Izajasza. Boga nikt nigdy nie stworzył. Bóg nie ma swojego początku. Bóg jest od zawsze. I ten Jezus, który przyszedł na ten świat, jest Bogiem, który istniał od zawsze. To, co najbardziej chciał nam Pan Jezus przekazać w wszystkich swoich naukach, to, do czego nas przekonywał swoimi czynami i cudami, to to, że Bóg jest miłością. Powiedział w Ewangelii Jana, ewangelista Jan zapisał w 16 rozdziale, albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Mówi, sam Ojciec was miłuje. To nie jest tak, że ja teraz muszę przekonywać Ojca, żeby was też polubił. Nie. Tak jak nas Pan Jezus lubi, ceni i jak dał wszystko, żeby nas ratować, to Bóg Ojciec nas tak samo lubi i całe niebo. Lubi człowieka i tęskni za człowiekiem. My nieraz myślimy, co tu zrobić, żeby ten Pan Bóg nas polubił, żeby Go jakoś przekonać do nas. Nie, to On nas cały czas przekonuje. Człowieku, przestań przede mną uciekać. I fragment z pierwszego listu Jana, który zawiera taką esencję tego, o czym mówi Pismo Święte, tego, co jest przekazem od samego początku. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Często zastanawiamy się, jak to możliwe, że Bóg jest tą miłością, a wokół nas tyle nieszczęść i w ogóle po co ta historia z tym Lucyferem? A więc w takim naprawdę telegraficznym skrócie, anioł, którego stworzył Pan Bóg, był doskonały, ten Lucyfer, ale gdzieś zbuntował się, coś pojawiło się w jego sercu, tak jak w naszym życiu pojawiają się różne myśli, a co później się stanie, zależy od nas. Jak to się stało, nie ma na to odpowiedzi. Żył w idealnym miejscu, ale zbuntował się, zapragnął być jak Bóg. I przez wszystkie wieki historii próbuje pociągać na swoją stronę innych, inne stworzenia. Również ludzi przeciągnął. Najpierw zbuntował aniołów. I tam w niebie wybuchła walka, jak mówi Księga Objawienia. I nie jesteśmy tutaj w stanie tej historii dokładnie przytoczyć z fragmentami tekstów Pisma Świętego. Ale w końcu, jak czytamy w Księdze Objawienia, w 12 rozdziale zostali wyrzuceni i trafili na ziemię. I tam jest dalej ta historia, gdzie pojawiamy się my jako ludzie. Bunt zaczyna się gdzieś tam we wszechświecie. Czy w tym jest Boża miłość? Przecież Pan Bóg mógł go zniszczyć. Ale Pan Bóg w swojej mądrości postanowił zostawić, aby ten bunt mógł trwać, aby każdy mógł zobaczyć, dokąd to doprowadzi. I nieraz my się buntujemy, ja się buntuję. Dlaczego tyle cierpienia? Dlaczego w moim życiu? Dlaczego w życiu ludzi, którzy w żaden sposób sobie nie zasłużyli? Ale moją najprostszą odpowiedzią na to jest to, że Pan Bóg wie, jak to wszystko się skończy. I nawet jeżeli nam się dłuży, to Panu Bogu się dłuży też, jeszcze bardziej, bo On widzi to cierpienie wszystkich istot. On cierpi najbardziej ze wszystkich. Ale z sobie znanych powodów pozwolił, żeby to mogło trwać. A później historia stworzenia człowieka, Księga Rodzaju. Potem rzekł Bóg, uczyńmy. I również w tym słowie widzimy Jezusa. Tam jest Jezus. Bóg rozmawia. Bóg, którego my znamy jako Jezus, Bóg, którego my znamy jako Ojciec, oni tam są. I najprawdopodobniej jest tam też i Duch Święty. I to są sprawy, które przekraczają naszą logikę. Ale ktoś mówi, uczyńmy. Aniołowie nie mogli uczynić człowieka. Aniołowie mogli sobie wystrugać coś z drewna albo coś z kamienia zrobić. Ale nie mogli stworzyć człowieka. Tylko Bóg mógł stworzyć człowieka. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. I niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Tam jest Jezus i tworzy człowieka. A później, kiedy człowiek przyłączył się do buntu Lucyfera, chociaż żył w doskonałym świecie, chociaż niczego mu nie brakowało, ale i był uprzedzony, był ostrzeżony przed Boga,
przez Boga, że pojawi się ktoś, kto będzie chciał go oszukać. Kiedy kobieta znalazła się tam pod drzewem i usłyszała te słowa: nie umrzesz, jak zjesz ten owoc, to będziesz jak Bóg. To kłamstwo, które pojawiło się w sercu Lucyfera, być jak Bóg, zaszczepił również w umyśle kobiety. I sięgnęła po ten owoc, a później cała ta lawina nieszczęścia. I to wcale nie chodzi o owoc. To chodzi o wyraz braku zaufania do Boga. I my rodzimy się już w takim stanie. Dzieci boją się Boga. Ludzie boją się Boga. My uciekamy przed Bogiem. Ileż to trzeba mówić, ileż ja musiałem usłyszeć, żeby gdzieś moje serce przekonało się, że nie muszę się bać Boga i nie muszę przed Bogiem uciekać. Że Bóg naprawdę mnie miłuje. Że Bóg jest taki jak Jezus. Ale również w tej historii możemy zobaczyć Pana Jezusa. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Zawsze cieszyli się, kiedy Pan Bóg przychodził, teraz się skryli. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Tak jakby Pan Bóg nie wiedział, że się schował w krzakach. Pan Bóg wiedział. A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. I to, co dla mnie w tej historii jest niezwykłe, i chociaż lubię tą historię opowiadać długo, to dzisiaj muszę krótko. Pan Bóg wie, gdzie się Adam schował, ale nie idzie, żeby go przestraszyć, tylko z daleka woła: Adamie, idę do ciebie. Nie po to, żeby ciebie ukarać, ale idę po to, żeby ci powiedzieć, że jest dla ciebie nadzieja, że mam dla ciebie drugą szansę. Nie jestem tym, który chce ciebie ukarać, zniszczyć. Adamie, nie uciekaj, nie chowaj się. A później pierwsze ofiary, które zostają złożone. Pierwsze ofiary, które tak naprawdę wskazują na tą jedyną i prawdziwą ofiarę, która ma być złożona za ludzi. Tam w ogrodzie człowiek się ubrał najpierw w liście. Chciał coś sam zrobić. To jest to, co my zawsze próbujemy. Jakoś Pana Boga przekupić, zakryć swój wstyd. A wtedy przychodzi Pan Bóg i odziewa człowieka w skóry zwierzęce. Ktoś musiał zginąć, jakieś zwierzęta musiały zginąć. Nagle Adam zobaczył: polała się krew. Z mojego powodu my zrobiliśmy coś, a zginął ktoś inny. To wszystko wskazywało na tego, który miał przyjść i który miał oddać swoje życie za ludzi. A później mamy historię potopu. I w każdej z tych historii można zobaczyć Bożą dobroć. To, co Pan Bóg robi dla człowieka, jak bardzo o człowieka zabiega, jak przekonuje. Ale historia potopu, czy tam można zobaczyć coś dobrego? Tylu przeciwników Pana Boga powie: toż to było morderstwo, tyle milionów ludzi zginęło, tylko 8 się ocaliło. Przeczytajmy ten krótki fragment. Księga Rodzaju, czyli pierwsza księga Mojżesza. Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios. To wszystko zostało zgładzone z ziemi, pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. Arka była otwarta, tak dla zwierząt, jak i dla ludzi. Każdy mógł tam przyjść i być ocalony. Ale ludzie nie uwierzyli. Arka była zapewniona. Wystarczyło tam przyjść. Tak samo jest z naszym zbawieniem. Naszą arką, naszym schronieniem jest Pan Jezus. Wystarczy w Niego uwierzyć, że to, co zrobił, jest wystarczające. Zbawienie, ratunek były dla innych ludzi. Ale ludzie nie skorzystali, nie chcieli skorzystać. Pan Bóg, dlaczego potop? Dlatego, że tak duże zepsucie i nieszczęście i tragedie były na tym świecie. I Pan Bóg dla ratowania również nas, żyjących dzisiaj, chociaż nieraz i my myślimy, może potop byłby jakimś rozwiązaniem w dzisiejszych czasach, kiedy tyle zepsucia. Ale Pan Bóg powiedział, że nie będzie więcej potopu. Kolejnym razem ja przyjdę osobiście. A wojny, o których czytamy w Starym Testamencie, tyle krwi się polało? Zobaczmy jeden z opisów, który tak często możemy usłyszeć z ust oskarżycieli Boga. Pierwsza księga Samuela. Idź więc teraz i pobij Amaleka
i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dzieci i niemowlę, woły i owce, wielbłąda i osła. No i ktoś powie, ale ten Bóg to był. Kazał wszystkich wytracić, nawet dzieci i nawet zwierzęta. Jeżeli wyciągniemy tylko jeden fragment, nie spojrzymy na całą perspektywę tego, co mówi Pismo Święte, to nie złapiemy tego hasła Bóg jest miłością. Ale kiedy zobaczymy całą historię, kiedy zobaczymy chociażby fragment z Księgi Rodzaju, gdzie Pan Bóg rozmawia z Abramem i mówi tak, rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie. I będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Pan Bóg i dla Amorytów miał swój czas i próbował ich przekonać, tak jak ludzi przed potopem. Ale kiedy wina Amorytów się dopełniła, to tak samo jak w historii wielu narodów i tak jak w historii całego świata, w końcu miarka się przebiera. I w końcu Pan Bóg widzi i mówi, to już się nie da nic ratować. Co niezwykłe, co gdzieś Pan Bóg jakiś czas temu dał mi zobaczyć, że nie było zamiarem Pana Boga, aby wysłać Izrael z mieczami, włóczniami i teraz mówi, powycinajcie wszystkich. Nie, Pan Bóg chciał to sam zrobić w swój właściwy sposób. Tak, żeby człowiek nie musiał przelewać krwi drugiego człowieka. Pan Bóg miał na to taki sposób. Powiedział tak do narodu wybranego. Lęk mój wzbudzę przed Tobą i wprawię w przerażenie wszelki lud, przeciw któremu wyruszysz i sprawię, że uciekać będą przed Tobą wszyscy Twoi nieprzyjaciele. Pośle też przed Tobą szerszenie, które wypędzą Chiwijczyków, Kananejczyków i Chetyjczyków przed Tobą. Nie wypędzę go przed Tobą w jednym roku, aby ziemia nie stała się pustkowiem i nie rozmnożył się zwierz dziki przeciwko Tobie. Powoli będę ich wypędzał przed Tobą, aż się tak rozmnożysz, iż będziesz mógł objąć tę ziemię, dziedzictwo Twoje. Taki Pan Bóg miał sposób. Ale człowiek mówi, Izraelita mówi, co, ja nie mogę walczyć? Ja nie mogę wziąć miecza? Ja nie dam rady? To Pan Bóg mówi, no to walcz. Ileż to razy i my, i ten naród izraelski. Przecież to o nim prorocy mówili, to twardego karku, ale i my jesteśmy nieraz twardego karku. Pan Bóg coś nam mówi, a my wolimy po swojemu. I wreszcie fragment z drugiego listu Piotra, który pokazuje, dlaczego tak dużo cierpienia, dlaczego Pan Bóg jeszcze zwleka, dlaczego pozwala na to, żeby to wszystko się jeszcze działo. Czytamy tam, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I tak jak widzicie tutaj na tym obrazku, jakiś chirurg, który prowadzi operację. No my wiemy, o co tutaj chodzi. Ale wyobraźmy sobie człowieka, który nie zna pracy chirurga i wchodzi nagle na salę operacyjną i widzi człowieka z otwartym brzuchem, a drugiego, który grzebie w jego wnętrznościach. Nie zna się na medycynie, nie wie, po co jest szpital, no to jakiś oprawca jest. Całe ręce ma ubabrane krwią i my często przez taki pryzmat, nie wiedząc o tych zakulisowych wydarzeniach, nie wiedząc o tym, jak Pan Bóg ratuje, jak Pan Bóg wycina tą gangrenę, tą chorobę, tego raka, który przeżera nasze społeczeństwo, który i nas dotyka. I często jedynym sposobem ratunku jest taka operacja. I chociaż krwawa i brutalna i bolesna, ale jest konieczna. Ale Pan Bóg i tak cierpliwie czeka, jak najdłużej się tylko da. A świątynia, która była w Izraelu, nieraz spojrzymy przez pryzmat tej całej krwi, hektolitrów krwi, a Pan Bóg powiedział, i wystawiał mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Bo Pan Bóg chciał być blisko swojego ludu, bo kocha swój lud i chce ich ratować. A te wszystkie ofiary, które tam były, one miały pokazywać, że z powodu mojego grzechu umiera ktoś inny. A tym kimś innym
jest Pan Jezus, tym prawdziwym, jedyną ofiarą, która naprawdę jest nas w stanie uratować. I każda z tych ofiar, które były tam w świątyni izraelskiej, każda z tych ofiar wskazywała na prawdziwego baranka Bożego. Również w świątyni był Jezus i z Jego powodu to wszystko działało. Chociaż dla nas może się to wydawać tak przerażające, ale grzech jest właśnie taki przerażający. A całe to cierpienie, które jest na świecie, które nas dotyka, a często nawet my nie wiemy, jak bardzo ludzie cierpią. Ale Pismo Święte mówi, że tym, który najbardziej cierpi ze wszystkich, jest sam Pan Bóg. Fragment z Księgi Izajasza, 53 rozdziału. W niezwykłych słowach jest tu proroctwo, które zapowiadało to, co miało stać się na krzyżu. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. I nie chodzi tutaj, żeby eksponować cierpienie, krew, ale Pan Jezus naprawdę zna się na cierpieniu, chociaż nie zasłużył na nie. Jedyny, który w żaden sposób nie zasłużył. To my jako ludzie zbuntowaliśmy się, a On wziął to cierpienie na siebie. A gdybyśmy mieli wspomnieć historię Hioba, który też nie zasłużył. Całe to cierpienie spadło na niego z powodu diabelskich planów. Pan Bóg powiedział, skoro uważasz, że on służy mi za łapówki, za to, że ja mu błogosławię, to działaj. I kolejne ciosy spadają na Hioba. I na szczęście księga Hioba, jego historia, kończy się w sposób pozytywny i pokazujący nam, że również cierpienie w naszym życiu i cierpienie na tym świecie będzie miało swój koniec. A Pan Bóg wynagrodzi każde cierpienie. Ja wolałbym, żeby nie było tego cierpienia i tych wszystkich chorób, ale często to dopiero one mówią nam o tym, na jakim świecie żyjemy, że jest to świat przeżarty grzechem. To dopiero pokazuje nam, do czego prowadzi grzech. Bunt przeciwko Bogu. I ludzie w dzisiejszych czasach mówią, nie ma Boga. I wyrzucają Boga z każdego miejsca, a później mamy taki świat, pełen cierpienia, bez Boga. Kim jest ten Jezus? Ten Jezus, który od samego początku pojawia się w Piśmie Świętym. Jezus, który przychodzi na ten świat. Jezus, który swoim życiem, swoimi czynami, swoimi słowami pokazuje, jaki jest Bóg, który uzdrawia ludzi, który dla grzeszników ma nadzieję, słowo pokrzepienia i mówi, nie wyrzucę nikogo, kto przyjdzie do mnie. Chciałbym powiedzieć teraz moją ulubioną historię. Historia pewnego króla. Ci, którzy mnie znają, to pewnie już słyszeli tą historię, bo ja ją uwielbiam opowiadać. I można ją opowiadać w wersji bardzo długiej, w średniej wersji i krótkiej. Ja dzisiaj pomiędzy krótką a średnią. Był pewien król, który objeżdżał swoje królestwo, doglądając, czy wszystko dobrze działa, funkcjonuje, jak tam żyją obywatele. I kiedy przejeżdżał przez jedną z wiosek, wyjrzał ze swojej karocy przez okienko i wtedy zobaczył ją. Tą piękną wieśniaczkę, zwykłą wieśniaczkę, ale jaka ona była piękna. Ja wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia i nie dziwię się, że są takie momenty, że jak ktoś zobaczy, to od razu wie. No i ten król też właśnie tak spojrzał i od razu wiedział. Mówi, to jest ona. Jak zdobyć jej serce? Jak zdobyć serce tej dziewczyny? Ale żeby to była prawdziwa miłość.
Żeby to nie była taka miłość, bo ja jestem królem i co ja rozkażę, to wszyscy mnie słuchają, więc ona też, jak powiem, że ją kocham, no to co ona może powiedzieć? Też powie, że mnie kocha. A może zobaczy moją karocę i mój zamek i pomyśli o tych wszystkich bogactwach, moich koniach i wielbłądach i dlatego się zgodzi. Zatem, jak się domyślacie, król postanowił zostawić swoje królewskie szaty i zamieszkać w tej wiosce. Przyszedł pewnego dnia, tak po prostu przyszedł jako wędrowiec i postanowił tam zostać chwilę dłużej, bo miał swój cel. Chciał ją poznać, jako zwykły człowiek, poznać ją. No i poznali się i on i tak ją kochał, bo on ją kochał od pierwszego wejrzenia. Ale ona im bardziej go poznawała i widziała, że jest naprawdę niezwykłym, życzliwym, uprzejmym, inteligentnym człowiekiem, również się w nim zakochała. No i ta miłość tak dobrze kwitła i się rozwijała i oni tak naprawdę, no to było przyjemnie, tak jak teraz na wiosnę, ptaszki śpiewały, oni siedzieli na ławeczce i było tak bardzo romantycznie. No i wtedy jej się oświadczył, a ona z wielką radością powiedziała, że tak. A później nagle zniknął, wyjechał z wioski i nikt nie wiedział, co się stało. Myślała o najgorszym. Może stała mu się jakaś krzywda, a może uciekł, może przestraszył się. Zniknął i nie ma go. Aż pewnego dnia cała wioska zobaczyła orszak królewski, który nadchodził. Nadchodził orszak królewski z karocą królewską. I kiedy dojechali wszyscy do wioski i orszak się zatrzymał i otworzyły się drzwi tej karocy i nagle wysiada z niej ten, którego oni wszyscy znali. Ten, który mieszkał przecież z nimi. I nagle ona spojrzała, a on wysiada z karocy. Kim on jest? Jest królem. Jest królem. Ale przyszedł jako zwykły człowiek, żeby rozkochać tą, w której on się tak bardzo zakochał od pierwszego wejrzenia. A później był wspaniały królewski ślub i żyli długo i szczęśliwie. I oczywiście ta historia nie jest tylko jakąś tam historyjką, ale ona ma nam pokazać pewną duchową rzeczywistość. Nasz Król Jezus zakochał się w nas od pierwszego wejrzenia, od tego momentu, kiedy ulepił człowieka swoimi rękoma. Zakochał się. To mój człowiek. I tak bardzo się zakochał, że nawet kiedy ten człowiek uciekł od niego, trafił w inne ręce, zbuntował się. On powiedział, nie zostawię go, będę go szukał. I za każdym razem, kiedy widzimy Boga, który objawia się człowiekowi, jest potężny, pełen mocy, to ludzie mówią, tak, 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 kochamy Cię, ale ich serca są daleko. I wtedy Bóg postanawia przyjść jako zwykły człowiek, żeby pokazać nam swoim życiem, tym codziennym, tym, jaki jest, kim dla Niego jesteśmy. Ten Jezus to nie tylko jakieś małe dziecko, które się urodziło. I to nie ten, który jest bezsilny i umarł na krzyżu. To potężny Król, to Stwórca, to Bóg całego Wszechświata, który przyszedł na ten świat, ponieważ się w nas zakochał. I przyszedł po to, żeby pokazać nam swoją miłość, żeby nas uratować. I zrobił to, umierając właśnie tam na krzyżu. Ale On nie umarł na zawsze. On pokonał śmierć. On żyje. I tak jak obiecał, powróci. Powróci po nas, bo jest zakochany. I cały czas wyciąga ręce i cały czas tęskni za człowiekiem i przekonuje kolejnych i kolejnych ludzi. Nie uciekajcie ode mnie. Ja was naprawdę kocham całym sercem. Ja wszystko dam, żeby was uratować. Nie ratujcie się sami. Nie musicie mnie przekonywać do niczego. To ja was przekonuję. To jest Bóg, który kocha nas całym sercem. To jest Jezus. I o takim Jezusie uwielbiam słuchać, uwielbiam mówić i uwielbiam czytać. I uwielbiam Go widzieć na każdej karcie Pisma Świętego. I takiego Jezusa, takiego Króla, takiego Zbawcę, dużo lepszego niż z tego obrazka,
Tego, który życzliwie się do nas uśmiecha. I nieraz trudno zobaczyć w morzu cierpienia, które jest w naszym życiu i wokół nas. Ale On jest prawdziwym, potężnym Bogiem. Jeżeli te nasze serca drżą i tęsknią za taką prawdziwą miłością kogoś, kto naprawdę nas tak bardzo kocha, to On jest tym, który czeka na tą odpowiedź miłości z naszej strony. I to jest koniec. Chociaż uwielbiam mówić i mówiłem jeszcze dłużej, ale spojrzałem na zegarek, ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli dla was ten Jezus stał się kimś wyjątkowym poprzez nasze wykłady i poprzez wasze osobiste studium Pisma Świętego, to nie musimy go przekonywać. On nikogo nie odrzuci precz. Po prostu wystarczy przyjść do Niego w modlitwie i powiedzieć Mu: Panie Jezu, tak bardzo się cieszę, że mogłam o Tobie się dowiedzieć. I On naprawdę obiecał, że zrobi wszystko. On poukłada nasze życie, wszystkie nasze problemy. On to obiecał i sprawdźmy, czy to działa. Czy jest faktycznie wszechmogącym Bogiem? Ja wierzę, że jest. Ja widzę to po moim życiu. Wiem, gdzie byłem, a wiem, gdzie jestem dzisiaj. I również dlatego, że On powiedział, On mi obiecał i każdemu z nas, wiem, że Boże Królestwo jest dla nas. Dlatego, że On jest doskonały. Dlatego, że Jego Słowo jest pewne. I Jemu niech będzie chwała. I zakończmy nasze spotkanie modlitwą, taką modlitwą wdzięczności, ciesząc się i wielbiąc Króla, który jest potężny, który nas cały czas ratuje. Panie Boże, tak bardzo dziękuję Tobie za tą księgę, jaką jest Pismo Święte, z której możemy dowiedzieć się o tym, że Ty czuwasz nad historią, Ty wszystko wiesz, co miało nadejść i większość z tego się już spełniło. Ty, Panie Boże, wiesz o naszym życiu, wiesz o naszych zmartwieniach, wiesz o tym cierpieniu i sam go doświadczyłeś i wciąż doświadczasz, patrząc na ten świat z góry, słuchając tych wszystkich modlitw i westchnień. Panie Boże, tak bardzo chcemy podziękować Tobie, że w osobie Jezusa przyszedłeś na ten świat. Za to, że to smutne miejsce, jakim jest nasza ziemia, nie powstrzymało Ciebie. Dziękuję za ten obraz Twojej miłości do nas ludzi. I tak bardzo proszę, żeby te nasze bijące serca, za tą radość, którą wlałeś w te serca, żeby ona nie ustawała. Żebyśmy w tych różnych przejawach Twojej dobroci i miłości, pomiędzy tym cierpieniem i tą chorobą grzechu, która jest na tym świecie, żebyśmy widzieli to, jak bardzo o nas walczysz i zabiegasz. Abyśmy otwierając Pismo Święte, widzieli Twój obraz i Twój charakter, ten prawdziwy i czysty, doskonały, ten, który będzie przez całą wieczność. Czekamy na ten moment spotkania z Tobą, Panie. I tak bardzo dziękuję za zbawienie. Tak bardzo dziękuję za to, że jesteś gotów nas prowadzić i ratować wciąż i wciąż. Proszę Ciebie, żebyśmy i w naszym życiu byli odważni, żebyśmy stawali po stronie naszego Króla. Bo Twoje Królestwo jest tam, gdzie są Twoi poddani. Ale takiego dobrego mamy Króla i tak bardzo dziękujemy, że możemy o tym wiedzieć. Dziękuję, że Ty nas nazwałeś, Panie, przyjaciółmi, że nie jesteśmy jakimiś sługami, których potrzebujesz do ciężkiej pracy, ale potrzebujesz przyjaciół, z którymi będziesz dzielił swoje królestwo i swoje niebo. Tak bardzo, Panie Boże, za to dziękujemy. I bardzo proszę za każdym sercem, które pragnie uwolnienia, pragnie radości, pragnie przebaczenia, pragnie takiego spokoju w życiu. Panie Boże, przez Ducha Świętego zamieszkaj w każdym sercu, abyśmy poczuli różnicę, że kiedy wreszcie przestajemy sami walczyć i sami zabiegać i pozwalamy, żebyś Ty był naszym Zbawicielem, jak wielka jest to różnica. Że tam na krzyżu, tam kiedy umierałeś za nas, Panie Jezu, że tam prawdziwie dokonało się nasze zbawienie. Tam wszystkie nasze brudne myśli, brudne czyny, wszystkie te złe miejsca, które odwiedziliśmy, to Ty, Panie, za to zostałeś ukarany. Chociaż jesteś doskonały i niewinny, Ty jesteś naszym Stwórcą, a poszedłeś tam za nas. Panie, żeby ten obraz Twojego poświęcenia i Twojej miłości dla nas wywarł na nas wrażenie i zmianę. I żeby wiara w to, że
Ty pokonałeś śmierć, że Ty jesteś blisko, że Ty zabiegasz o każdego z nas, żeby była cudowną, przemieniającą mocą w naszym życiu, wlewającą pokój i radość w nasze serca. I Panie, abyśmy czekali odważnie, z radością na Twoje wspaniałe przyjście i żebyśmy wszystkim wokół potrafili opowiadać o tym, jakiego Króla mamy, że On powraca już wkrótce i że skończy się ta historia grzechu i śmierci i cierpienia i Ty otrzesz każdą łzę z naszych oczu. Panie Boże, naprawdę z wiarą przychodzimy do Ciebie, dziękując za Twoje zbawcze dzieło, za Pana Jezusa, który jest naszym przyjacielem, naszym Stwórcą i wielbimy Ciebie w Jego imieniu. Jezusa. Amen.